To oczywiste, to jasne, że wybory nie powinny i nie mogą się odbyć 10 maja. Ale nawoływanie już dziś do ich bojkotu to dowód na to, jak wszyscy dajemy się zaszantażować cierpliwie wyczekującemu z podjęciem nieuchronnej decyzji Jarosławowi Kaczyńskiemu. Przecież on bez jednego wystrzału, bez jednego ruchu ze swojej strony może teraz obserwować, jak jedni kandydaci chcą wycofać swoje kandydatury, inni bojkotują wybory, inni kapitulują w inny sposób, a jeszcze inni pogrążają się we frakcyjnych walkach, wykrwawiając się nawzajem. To nie obywatele powinni dziś deklarować rezygnację ze swoich konstytucyjnych praw. To władza powinna dziś deklarować rezygnację ze swojego szaleństwa. Dziś jest czas na to, żeby razem działać, a nie żeby osobno się poddawać. Nie może dochodzić do scen takich, do jakich dochodziło na opozycji kilka dni temu w Sejmie. Dzisiaj miało odbyć się spotkanie opozycyjnych kandydatów na prezydenta. Dwóch z nich postanowiło w międzyczasie zawiązać swój pakt, swój sojusz i grać przede wszystkim na siebie. Na swoje przywództwo, nie w Polsce, ale w swoich partiach, które mają wygrać w 2023 roku. Jutro Senat i obrady nad tarczą antykryzysową, nad pakietem antykryzysowym. Wszyscy wiemy, że ta tarcza jest dziurawa. Wszyscy wiemy, że nie rozwiąże długofalowo żadnych istotnych problemów Polaków. Ale niech te pieniądze już popłyną do ludzi. Niech dostaną od państwa, na rzecz którego tak się starali, płacąc podatki przez lata, cokolwiek. Dlatego, droga opozycjo, proszę, wnieście jutro tylko jedną poprawkę, żebyście nie mieli szansy się o nią pokłócić. Żebyście nie mieli szansy popsuć tej jedności, która dzisiaj jest nam tak potrzebna. Jedną poprawkę. Usuńcie z pakietu antykryzysowego to horrendum dotyczące wyborów, co do którego zgadzamy się, że jest po pierwsze nielegalne, a po drugie nikomu do niczego niepotrzebne. Nie rozwiązujące żadnych realnych problemów, przed jakimi stanęły miliony Polaków znajdujących się dziś w bardzo trudnej sytuacji, których życie z dnia na dzień stanęło na krawędzi. Pokażmy, że umiemy wspólnie działać. Dla dobra obywateli, dla dobra Polski, dla dobra naszej przyszłości, dla dobra nas samych. Nie możemy się dać ogrywać. Nie możemy się dać szantażować. Musimy nawet w trudnych czasach zachować podmiotowość. Jest nam niezbędna, jeżeli mamy rzeczywiście realnie wziąć odpowiedzialność za tych, którzy dzisiaj mają się najgorzej, a nie pogrążyć się w kolejnych partyjnych sporach.